Zakończenie żniw to okazja do świętowania i podziękowania za otrzymane plony. W tym roku rolnicy z gminy Gorzyce spotkali się w Sokolnikach, by obchodzić tradycyjne dożynki. Bardzo ważnym elementem uroczystości było symboliczne dzielenie chleba. To doskonała okazja, by docenić trud i pracę rolników, bo to właśnie chleb jest źródłem życia i podstawą funkcjonowania. Dożynki parafii Trześń w tym roku odbyły się w Sokolnikach, gdzie święto plonów połączono z obchodami Dnia Królewskiej Wsi. Swoje dożynkowe wieńce zaprezentowały 4 sołectwa. Poza gospodarzami zrobiła to grupa z Trześni, Furman oraz Orlisk. Rolników jest coraz mniej, ale na wsiach to wciąż duże wydarzenie, przywołujące piękne wspomnienia. Symbolicznym elementem zakończenia żniw było dzielenie się chlebem. Ma to zagwarantować, że będzie on sprawiedliwie przekazywany przez cały rok. Bardzo ważne święto nie tylko dla rolników, ale również dla tych, którzy z ich pracy na co dzień korzystają, bo nie wyobrażam sobie, gdyby nie było rolnictwa, to byśmy nie mieli pożywienia. Nasza wieś się zmienia, zmieniają się sposoby gospodarowania na wsi, więc rzeczą samą się tak dzieje, że tych rolników faktycznie jest mniej, ale ta wieś się reformuje, więc wystarczy 2-3 dużych rolników, którzy produkują na rzecz danej miejscowości i nie tylko. Natomiast wszyscy pozostali pracują w usługach i pracują w całej otoczce, która wspiera rolnictwo. To są warsztaty usługowe, które naprawiają ich maszyny. To są zakłady przemysłowe, które produkują dla nich nowoczesne środki ochrony roślin i tak dalej, więc no, taka jest kolej rzeczy. Rolnictwo coraz bardziej się zmienia, co szczególnie można zaobserwować od 2004 roku, gdy Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. Dziś najważniejsze są duże, nowoczesne gospodarstwa, a drobni rolnicy koncentrują się bardziej na kultywowaniu tradycji i uprawianiu ziemi na własne potrzeby. Niezależnie od skali, każdemu należy się szacunek, bo jak wielki jest to trud, wie tylko ten, kto sam brał udział w pracy na roli. Tego dnia nikt jednak nie myślał o pracy, a skupiał się na świętowaniu. Oj, bardzo, bardzo fajnie. Troszkę bym się obawiałem, że to mogę tego nie przetrwać, ale na razie schodzi ze mnie powietrze i jest wszystko okej. Oby tak dalej było, to nie jest źle. Bardzo ważne święto, a szczególnie dla młodych rolników, bo młodzi zaczynają się pokazywać, mają chęć do pracy w polu, także dla nich takie święto to jest bardzo ważne. Dlatego, że jeszcze są niektórzy wyróżnieni, to jest chęć do pracy w rolnictwie. Lubię to święto, lubię tradycje, kocham zwyczaje i te zwyczaje powinniśmy dawne pielęgnować, bo to są nasze korzenie, to jest nasza historia i nie można o tym zapominać i od tego się odcinać. Nasza siła polega właśnie na szanowaniu i odwoływaniu się do tradycji. Miłym akcentem dożynek było nagrodzenie młodych, dynamicznie rozwijających swoje gospodarstwa rolników. Wyróżnieni zostali Łukasz Motas, Marcin Szpara, Wojciech Pałkus oraz Damian Krzyś. Ich działalność to zaprzeczenie tego, że praca w rolnictwie nie jest opłacalna. Inicjatorem przyznania takiej nagrody był radny powiatu tarnobrzeskiego Tadeusz Rękas. Wyróżnieni rolnicy otrzymali nagrody od starosty tarnobrzeskiego Jerzego Sudoła oraz wójta gminy Gorzyce Leszka Surdego. Sam jestem rolnikiem i wiem, jaka jest to ciężka praca, ile potu trzeba wylać, żeby ten chleb powszedni znalazł się na stole i żeby ludzie po prostu to pożywienie mieli. I dlatego dłuższego czasu w organizacji dożynek brakowało mi takiego pierwiastka akcentu rolnego, żeby wyróżnić tych najmłodszych, najbardziej innowacyjnych rolników, którzy przyczyniają się do wzrostu produktywności. Co zatem idzie, gospodarka rolna jest bardzo ważnym działem gospodarki państwa. Od kilku lat pokazują się nowi, młodzi rolnicy i fajnie, że nie wyjeżdżają stąd ci młodzi ludzie po studiach, wracają, widzą swoją szansę życiową na karierę zawodową właśnie w rolnictwie i pokazują, że z tego rolnictwa da się naprawdę dobrze żyć przy mądrym gospodarowaniu. Święto chleba to docenienie pracy i tego, że dzięki poświęceniu rolników i ludzi związanych z pracą na wsi nie brakuje pożywienia. Dożynki to również ważny element polskiej kultury, który jest szczególnie bogaty na ziemi tarnobrzeskiej. Mimo tego, że żniwa dziś wyglądają inaczej niż było to za czasów naszych rodziców i dziadków, to wciąż jest to duże wyzwanie i poświęcenie.
Nie może zatem dziwić, że poszczególne sołectwa przygotowały piękne wieńce i zaprezentowały je z wielką dumą. Bardzo było ciężko. Ja to jeszcze przeżyłem żniwa takie, kiedy kosiło się koso ręcznie i składało się snopki, potem się muciło, to już w domu w stodole, a dzisiaj jest już różnica niesamowita. Bizon wjedzie na pole, wymuci, tylko się magazynuje zboże, a już nie słowę. Bardzo z sentymentem, no ja lubiłem, bo ja jestem ze wsi, to akurat taka praca to mi nie przeszkadzała. Nie było maszyn, nie było takiej nowoczesności, jaka jest dzisiaj, co ułatwia na pewno pracę na roli. Natomiast wiem doskonale, bo sam mam rodzinę na wsi, że jest to ciężka praca i kiedy pomagałem przy młódce na przykład, to po całym dniu byłem potwornie zmęczony, a rolnik pracuje cały rok, żebyśmy później mieli owoce tej pracy, a więc chleb. Wieńce dożynkowe to pokaz inwencji twórczej, pracowitości i dbałości o tradycje. Przesłanie związane z ich tworzeniem jest zawsze takie samo, że mimo dość trudnych lat dla rolników warto kultywować tradycje i pokazywać, że polskie rolnictwo jest ważne i potrzebne. Nie zabrakło również barwnych przyśpiewek, a lubowały się w tym gospodynie z Sokolnik. Jedna z nich opisywała kogóż by innego, wójta Leszka Surdego. To jest człowiek wielki, dżinsy też założy, nie traci na szelki. Grimaszczy ze złości czasem się zasmuci, ale już po chwili uśmiech mu powróci. Bardzo się cieszymy, że dożynki są w naszej miejscowości. Chętnie się przykładamy, chcieliśmy się pokazać swoim dorobkiem, bo jesteśmy młodym zespołem, ale samouki i same śpiewamy i same występujemy. Nie wiem, jak się publiczności podobało, ale my jesteśmy zadowolone. My jesteśmy z takiego pokolenia, że my wspominamy dawne czasy, jeszcze koszenie kosami, nawet i sierpień te stare babcie pamiętamy. Ale dzisiaj, wiadomo, tradycja ginie i chcemy tę tradycję podtrzymać, chociaż dożynkami. Nie było takich scen, nie było tak głośnego nagłośnienia muzyki. Była trochę inna muzyka, więcej muzyki ludowej, więcej folkloru. Te dożynki odbywały się na podwórkach u gospodarzy. Miejsce do tańczenia było wygospodarowane na klepisku w stodole. No to były trochę inne czasy. Ale mimo zmiany tych czasów, jednak ta atmosfera i ten duch dożynek jest nadal ten sam. Dziękujemy dzisiaj Bożej opatrzności za plony i siłę, za plony i siłę trudnej codzienności. Za plony i siłę, za plony i siłę trudnej codzienności. Ciekawym akcentem dożynek był uroczysty polonez przygotowany przez młodzież Sokolnik.